Po raz 15 odbył się powiatowy konkurs Szopek. Podsumowanie artystycznej rywalizacji odbyło się w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, ale ze względu na pandemię miało symboliczny charakter. Po odbiór nagród z rąk starosty przyszli tylko zwycięzcy głównych nagród. Do reszty uczestników nagrody zostaną wysłane pocztą. Tradycja jest piękna. Ona się przekłada nie tylko na to oczywiście, że mówimy o świętach, że robimy to w czasie świątecznym, że spotykamy się z bliskimi, ale też chodzi o to, żeby ze sobą spędzać czas, żeby się spotkać z babcią, z dziadkiem, może ze znajomymi. Kategoria rodzinna nie jest bardzo mocno ograniczona tylko do osób przecież będących w kręgu stricte rodzinnym. Można to robić również ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną bliższą, dalszą, ze znajomymi. Więc no, świetny pomysł, jak zawsze, na spędzanie tego czasu przedświątecznego, świątecznego i poświątecznego. No a efekty, jak zawsze, przechodzą wszelkie oczekiwania. Spotkałem tutaj dzisiaj kilka takich szopek, czy zauważyłem, których do tej pory jakby w formie wykonania nie widziałem, więc no, jest inwencja cały czas, mimo że to już tych szopek w sumie zrobione na konkursy to pewnie już kilka tysięcy. Jedną z uczestniczek, która pojawiła się w galerii, była Amelia Kuczyńska, której starosta Piotr Chęciek przyznał nagrodę specjalną. Amelia w swojej pracy wykonała figurki z plasteliny dębickich samorządowców, a jedną z nich był właśnie starosta. Cieszysz się ze specjalnej nagrody? Tak, i to bardzo, no to się w ogóle się nie spodziewałam takiej nagrody. Wszystkie prace były piękne, wykonane z pomysłem i precyzją. Nie zabrakło szopki z pierników, makaronu, ciasta, włóczki czy igliwia. Zwracała uwagę praca wykonana przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Dębicy, gdzie postacie wykonane były z szyszek, a mały Jezusek z orzecha. Jednym z jurorów konkursu był Ryszard Kucap, kierownik Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. I jak zwykle, co rokrocznie muszę to powtarzać, jury miało problem z wyborem tych najciekawszych, ale musieliśmy dokonać wyboru trzech, zdaniem jury, najbardziej interesujących, ale pan starosta postanowił wyróżnić, nagrodzić wszystkich uczestników tegorocznego konkursu, więc myślę, że każdy będzie usatysfakcjonowany, bo wszystkie te szopki zasługują na uwagę. No, w tym roku jest kategoria szopki rodzinnej, więc efekt też jest bardzo interesujący. Temu cyklicznemu wydarzeniu od lat przyświeca idea pielęgnowania tradycji z uwzględnieniem akcentów regionalnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.